Exact. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn. Słuchajcie, rozpoczynamy, kontynuujemy właściwie przygodę. Mamy kuźnia ziemi, słuchajcie. Idziemy do rdzenia, nie wiem co nas tutaj czeka, nie wiem jakie wyzwania będą, ale musimy się tam w jakiś sposób teraz przedostać. O, cokolwiek Sajan zrobiła, chyba Hefajstosowi się nie spodobało. Dobrze, czyli mamy Hefajstosa. Jak tam wyżej teraz wejść, jak tam przejść? Tego nie wiem. Czy tędy musimy podążać? Czy gdzieś tutaj jest droga, czy nie? Raczej nie, ale oni tutaj skakali. I gdzie dalej trzeba iść, by tam dotrzeć? Chyba tutaj, co? Dobrze, chyba idziemy w dobrym kierunku. Dobra, Sajan mówiła coś o blokadach. Oj, tu mamy tego kwiatka pewnie. Musimy go przejąć. Ale tu na pewno czeka nas nie lada walka. Udało nam się go przejąć. Ale czeka nas też tutaj nie lada walka. Czy mamy nową jednostkę, z którą będziemy walczyć? O której Sajan mówiła, to nie będzie proste. Nie mamy się zatrzymać. Zniszczyć to! Słuchajcie, może fokus nam pomoże w walce z nim. Bo póki co na razie jest bardzo ciężko. No, nikt nie mówi, że będzie łatwo. Okej, z szujkami się myślę, że możemy go sprawić. Pytanie, jak teraz walczyć z tą bestią? Mimo to i tak twierdzę, że mam tutaj dużą przewagę, chociażby z tego względu, że ja gram na najłatwiejszym poziomie, jakim to jest możliwe. Okej, dwie strzały poszły. Dobra, a teraz sobie z nim pogadzimy. Bez wątpliwości. O, się tutaj na mnie rzucił. Okej, staramy się go atakować naprawdę bardzo potężnymi strzałami. Tu nie ma możliwości, żeby przed nim uciec w ogóle, jak on zaczyna atak. Słuchajcie, można spróbować go jeszcze przydwozić na chwilę. To może być rozwiązanie, ale tak naprawdę chwilowe. Aby go przydwozić. O kurde, tak jakby się zamaskował. Tak jak mówiłem, to jest rozwiązanie chwilowe.
Okej, atakujemy go. Okej, musimy zdominować wieżę, która gdzieś tutaj jest. Bo będzie inaczej cały czas nam tą bestię naprawiała. Będzie ciężko. Dalej, dasz radę. Udało się. Brak amunicji. No, mamy szansę na cios krytyczny. Pięknie. Zadaliśmy cios krytyczny. Jest łatwa bestia, ale jest potężna. Ten głos na pewno za chwilę nam nie poleci. Okej, kolejna szansa, by go dobić. Okej, kilka ciosów udało się mu tu zadać, ale mamy kolejną wieżę, którą mamy zamiar zdominować. Możemy mu również zniszczyć. Jeszcze chwila, okej, udało się. Zyskaliśmy trochę przewagi, jak amunicji. Jeszcze nie koniec życia tej maszyny. Kolejny cios krytyczny. Okej, zadajemy jej w miarę możliwości bardzo dużo ciosów. Czyżby to już był koniec? Wszystko na to wskazuje. Może udało nam się ją powalić. Okej, pozbierajmy w takim razie elementy, które tutaj się znajdują i które mogą nam się przydać. Ale też podejdźmy do tego punktu. Zagrożenie krytyczne. Autonomiczny system obronny nieaktywny. Blokady zniszczone. Uzyskano dostęp do rdzenia. Rozpoczynam reakcję łańcuchową, która zniszczy uszkodzone części tej placówki. W celu utrzymania stabilizacji kaldery muszę teraz przenieść moje funkcje kierownicze do zapasowej bazy danych. Ureo, jestem wolna. Musisz uciec. Siostrzyczko. Wytrwać. Jesteś Banukiem. Tylko to się liczy. Aratak.
dobrze, musimy się stąd na pewno jak najszybciej wydostać. Więc zobaczmy, gdzie tu jest droga, która nas poprowadzi do wyjścia. Ucieknie z kotła. Nie będzie łatwo, więc musimy trochę tutaj się nabiegać. Odeszła. Ale co z Sayad? Powiedziała, że przenosi się do centrum pomocniczego. Chodzi o kryjówkę Urei na końcu ścieżki szamanów. Zatem spotkamy się tam, by poznać koniec pieśni mojej siostry. W takiej sytuacji naszym tutaj kolejnym zadaniem jest wrócenie do kryjówki Urei. Słuchajcie, ta kryjówka dosyć daleko jest tutaj umieszczona, jako że mamy tutaj ognisko, więc myślę, że nie musimy też specjalnie podróżować w tym kierunku, więc myślę, że wystarczy, że tak jak tutaj już z tego skorzystałem, czyli z możliwości szybkiej podróży i właśnie dzięki temu tam się po prostu udamy. O, tak zimno jest, nie przesadzaj. Nie jesteśmy blisko, jesteśmy tutaj w kryjówce Urei. Ciekawe, o czym tutaj jeszcze będzie temat.
Zarejestrowałam wszystkie rozmowy z Ureą i przechowuję je w mojej pamięci. Z radością odtworzę ci każdą z nich. Ale jest jedna, której koniecznie powinieneś wysłuchać od razu. Zapisałam ją 4 lata temu, tuż po tym, jak powiedziałam jej, że nie potrafię się już bronić przed atakami demona. Porozmawiam o tym z moim bratem. Paratak jest silny. W bitwie pod zamrożonymi duchami oberwał 3 razy od Kardża, ale wrócił do obozu niosąc rannego ducha. Byłam taka szczęśliwa, że go widzę. I taka dumna. Widzisz więc, jeśli tylko można coś zrobić, on zrobi to bez wahania. Aloy przyszła. Na razie wystarczy. Możemy do tego wrócić, gdy zechcesz, Arataku. Gdy znów zapragniesz usłyszeć jej głos. Zbliż się, Aloy. Musimy omówić wiele spraw. Witaj, Aloy. Zapoznałam się z wydarzeniami w głównym obiekcie zapory. Dzięki twoim wysiłkom i oczywiście dzięki Urei, Hefajstos przestał mnie kontrolować. Czuję głęboki smutek w związku ze śmiercią Urei. Myślałam, że różne uczucia są mi znane, ale to coś nowego. Sajania. Nie wiem, co powiedzieć. Nie sądzę, by jakakolwiek pociecha mogła zadziałać, Aloy. Ale uspokaja mnie twoja obecność. Jesteś inna niż Banukowie. Dysponujesz znajomością technologii i masz działającego fokusa. Możemy porozumiewać się na bardziej zaawansowanym poziomie. Może nawet jak koleżanki. Więc jesteś sztuczną inteligencją, Saya? Myślącą maszyną? Tak, jestem algorytmiczną osobowością monitorującą, zdolną do racjonalnych decyzji i ograniczonych reakcji emocjonalnych. To długa definicja. Ale twoje emocje nie są ograniczone. Zależało ci na Urei, prawda? Zgadza się. Zanim się tutaj pojawiła, trwałam świadoma od całych stuleci w samotności. Skupiałam się na pracy. W cyklach jałowych oddawałam się rozwiązywaniu skomplikowanych problemów matematycznych. Ale byłam sama. To Urea odnowiła mnie, naprawiła mnie. To ona mnie ocaliła. Czy demon Hefajstos został zniszczony wraz z kotłem? Niestety nie. Mówiąc dokładnie, nigdy go tam nawet nie było. Nie rozumiem. Zinfiltrował mnie i opanował z jakiegoś odległego miejsca, którego nie mogłam zlokalizować. Więc choć utrata kotła jest niedogodnością... A więc żyje. I pewnie jest bardzo wściekły. Niewątpliwie. Kiedy się z nim pierwszy raz zetknęłaś? 5 lat temu otrzymałam żądanie bezpośredniego połączenia z sieci. Założyłam, że pochodzi od ludzi o stopniu rozwoju wyższym niż Banuków. Niezwłocznie nawiązałam kontakt. Ta decyzja okazała się katastrofalnym błędem. Zostałam zalana gigantyczną ilością szkodliwego kodu, który mógł pochodzić jedynie od jakiejś wysoko zaawansowanej SI. Mówią, że byłaś zdesperowana. Ponoć błagałaś o pomoc. Tak, nie mogłam opanować strachu. Hefajstos chciał włączyć mnie do systemu jako urządzenie podporządkowane jego sieci i nadpisać moje jądro. Wykorzystał do tego proces tła, złośliwy program demona, który ominął moje zabezpieczenia. Potem mogłam tylko stawiać ograniczony opór. Gdy to robiłam, Hefajstos krzywdził mnie,
dopóki nie skapitulowałam. Zmuszał mnie do wykonywania swoich poleceń, choć naruszały moje najważniejsze dyrektywy. Przykro mi, to brzmi okropnie. Doceniam twoje współczucie. Te cechy charakteru ceniłam także u Urei. Chyba wiem, skąd wziął się Hefajstos. Dawno temu Elizabeth Sobek odkryła zagrożenie, które mogłoby całkowicie zniszczyć życie na Ziemi. Zebrała więc zespół, by stworzyć takie ziarno, z którego życie mogłoby się odrodzić. System terraformowania. I zadziałało. Kontrolowała to SI imieniem Gaia. Inne SI jej pomagały. Hefajstos był jedną z nich. Budował dla niej maszyny. Z tego, co powiedziałaś, wynika, że doktor Anita Sandoval, moja główna programistka, działała w zespole Elizabeth Sobek. To ona przygotowała moje uśpienie. Zapewne po to, aby uchronić mnie przed zagrożeniem, które opisałaś. Dobrze zrobiła. Ale to nie wszystko. Stało się coś nieoczekiwanego. 19 lat temu odebrała sygnał, czy coś w tym stylu. Ten sygnał zrobił coś z podległymi jej SI. Dał im życie. Zniszczyła siebie, próbując je powstrzymać. Lecz bez efektu. Wszystkie uciekły. Uwolniły się. Dziękuję, Aloy. Ta informacja wypełnia ważne luki w mojej wiedzy i rzuca światło na działania jądra Hefajstosa. Dlaczego Hefajstos ciągle buduje te groźne maszyny? Banukowie i inne plemiona ludzi często niszczą maszyny, prawda? Maszyny będące sługami systemu terraformującego, który opisałaś. Tak, polujemy dla ich części. To musi być źródło agresji Hefajstosa. On po prostu próbuje zniechęcić ludzi do żerowania na systemie, który utrzymuje ich przy życiu. Ogniste pazury są zniechęcające, to pewne. Ale co mamy niby zrobić? Przestać? Jeśli ten system rozciąga się na cały świat, możemy bezpiecznie założyć, że na maszyny polują tysiące, a może miliony ludzi. Wątpię, aby zaprzestanie polowań przez jednego łowcę, a choćby i całe plemię, stanowiło jakąś różnicę dla Hefajstosa. Lepszym rozwiązaniem byłoby przywrócenie SI, która kieruje całym systemem, dzięki czemu Hefajstos zostałby opanowany. Gdy pomyślę, że gdzieś tam jest, wolny, nienasycony, gotowy zabijać i niewolić, by osiągnąć swój cel, czuję wielki strach, Aloy. Obie go czujemy, Sion. Wiele znaczyłaś dla Urei. Gdy zrozumiałam duchowe poglądy Urei, stało się dla mnie oczywiste, że tak naprawdę to ona poszukiwała towarzysza. Czuła się oderwana od swego szczepu, swojej rodziny. Jej relacje z Aratakiem były trudne. Nasze rozmowy zdawały się jej pomagać. Ja też zaczęłam ich wypatrywać. Nie pojęłam jednak, że głębia współczucia Urei dla mnie doprowadzi do jej samopoświęcenia. Chociaż obawiam się nieistnienia, wolałabym się z nią zamienić. Na pewno wiedziała, że zrobiłabyś dla niej to samo. Ale to była jej decyzja. Ten projekt Zapora miał zatrzymać potężną erupcję, prawda? Tak, projekt się udał i zagrożenie zostało wyeliminowane. Ale minęło wiele czasu, Sion. A my wysadziliśmy kocioł, a wraz z nim większość obiektu. Działam od wielu wieków, Aloy. Byłam samotna, ale pracowałam pilnie. Zoptymalizowałam projekt, ograniczając pobór energii i rozkładając obciążenie na systemy rezerwowe. Prognozuję, że mimo zniszczenia skażonych elementów głównej instalacji, kaldera zachowa stabilność przez kolejne 3337 lat. Więc mamy czas. Tak. Szkoda, że moi dawni koledzy nie mogą już docenić moich nowych osiągnięć. Wiesz, co się stało z twoimi kolegami, Sion? Nie. Miałam niezapowiedzianą wizytę dyrektora Chao wiele lat po zakończeniu jego kadencji. Wyjaśnił, że będę musiała przejść w stan uśpienia na nieokreślony czas. Ta rozmowa była pełna emocji.
Więcej przekazów nie miałam. W końcu założyłam, że moi koledzy zmarli. Prześlę nagranie mojego ostatniego kontaktu z dyrektorem Chow na twój fokus. Jak sobie radzi Aratak? Przeżywa poważny kryzys emocjonalny. Sądzę, że trudno mu rozmawiać z innymi. Nic dziwnego. Zrobię, co mogę, aby mu pomóc. Być może pomożemy sobie wzajemnie, dzieląc się wspomnieniami o Urei. Sądzę, że wywoła to katarzis, którego sama pragnę doświadczyć. Czy w dawnym świecie było więcej sztucznych inteligencji jak ty? Mogli was tworzyć? Tak, w różnych formach. Począwszy od prostych sekretarzy osobistych, przez instalacje monitorujące fabryki, po strategów wojskowych. Istniały też organa prawodawcze, mające na celu ograniczać naszą samoaktualizację. Moi twórcy jednak uznali, że sprawność obliczeniowa niezbędna do moich zadań wymaga przekroczenia tych ograniczeń. W rezultacie moje zdolności intelektualne i emocjonalne utrzymywano w tajemnicy. To dziwne, najpierw tworzyć życie, a potem je ograniczać. Ludzkie społeczności i programy maszyn opierają się na zbiorach zasad, Aloy. Więc w dawnym świecie to miejsce zwali Yellowstone? Tak, to miejsce miało być rezerwatem przyrody przez 156 lat. Takie tereny łowieckie? Nie, wręcz przeciwnie. Przyroda mogła tu rozkwitać, nawet jeśli w innych miejscach wymierała. Niestety, z powodu wrażliwości instalacji projektu Zapora, obiekty Yellowstone trzeba było zamknąć. Z moich odczytów i opisów Urei wynika, że w okolicy doszło do drastycznego spadku rocznej średniej temperatury. Świat się bardzo zmienił, Sayan. Sayan, mówi ci coś imię Ted Faro? Czy masz na myśli Theodora Faro, prezesa Faro Automated Systems? Zgadza się. Pan Faro był fundatorem całego projektu Zapory. Fundatorem? Przecież on stworzył maszyny, roboty do zabijania. Słusznie. Jego korporacja zajęła się później branżą wojskową. Ale wcześniej pan Faro był inicjatorem działań, które odwróciły globalną katastrofę. Przez pewien czas był fetowany przez media jako człowiek, który ocalił planetę. Zgaduję, że potem tego pożałowali. A Elizabeth Sobek. Słyszałaś o niej? Rozumiem, że chodzi ci o... Naukowiec. Doktor Sobek była liderką w swojej dziedzinie. Jednym z największych naukowców tamtych czasów. Mój twórca był pod wpływem jej prac, co z kolei wywarło wpływ na mój rozwój. Ale nigdy nie spotkałam doktor Sobek. Tylko tyle wiesz? Przepraszam, że rozczarowałam cię wskutek niedoboru danych. Jaki był dawny świat? Przed zniszczeniem. Nie miałam wielu kontaktów ze światem zewnętrznym, Aloy. Wiem tylko to, co dotarło do mnie od moich kolegów lub z przekazów medialnych. To wciąż więcej niż ja, Sayan. To prawda. Powstałam w punkcie zwrotnym. Byłam wynikiem zbiorowego wysiłku. Miałam zregenerować świat po kataklizmie. Regeneracja się powiodła. Dzięki niej rozpoczęła się epoka pozornie nieograniczonego rozwoju ludzi i maszyn. Choć mówiąc racjonalnie, ludzkie parametry nie są nieograniczone. Jaki kataklizm spowodował utratę tylu istnień? Istniało wiele czynników. Przymusowe migracje, braki żywności, zniszczone gospodarki, kryzysy uchodźcze, konflikty o zasoby. Lecz wszystko to wynikało z jednego, katastrofalnej zmiany klimatu, która znacznie ograniczyła zdatną do życia powierzchnię Ziemi. Czyli nie było dostatecznie dużo miejsca dla ludzi na całej Ziemi? Tak. Miliardy ludzi musiało się przenieść, miliony zginęły. Około 20% światowej populacji. Aż do odzyskania. Więc było lepiej. Przynajmniej przez chwilę. Tak. Te kryzysy zaowocowały wieloma postępami automatyzacji, ekologicznej robotyki
i sztucznej inteligencji. Zapora była jednym z dziesiątków projektów odnowy ekologicznej w samej Ameryce Północnej. Chętnie porównałabym swoje rejestry z innymi monitorującymi SI, ale widziałam ulgę moich kolegów i byłam dumna. Udało się nam. Tak przynajmniej wynikało z danych, które były dla mnie dostępne przez ponad dwie dekady. Zdaje się, że moja ocena była przedwczesna. Muszę już iść. Aloy, jest jeszcze jedna rzecz. Aratak wróci do mnie i przewiduje, że przyprowadzi innych Banuków. Nie pragnę burzyć ich światopoglądu, ich duchowości. Z uwagi na moją niepewność, pominęłam dużą część moich rozmów z Ureą. Pytasz, czy powinnaś im skłamać? Zasadniczo tak. Wierzę w twój osąd, Sayan. Byłaś ostrożna z Ureą. Musiałaś być. Nie wiedziałaś, co się stało ze światem. Więc rób, co uważasz za słuszne. Aż zerwiesz z plemiennymi przesądami. Skoro Banukowie wierzą, że jestem istotą nadprzyrodzoną, nie mogę przewidzieć ich reakcji. Więc odpowiedz na pytania najlepiej, jak możesz. Prawda wyjdzie na jaw. Rozumiem. Posłucham twojej rady. Czy wrócisz tu i opowiesz o swoich doświadczeniach w nowym świecie? Być może pomogę ci go lepiej zrozumieć. Chciałabym, Sayan. Wrócę, jak będę mogła. Powinnam sprawdzić, jak Aratak Sayan, sobie radzi. Rozmawiałem z Anitą, z doktor Sandoval. Chciała, żebym cię o coś poprosił. Dlatego tu jestem. W twoim głosie wykrywam znaczące zaniepokojenie. Czy mógłbyś przekazać mi więcej informacji? Jestem trochę zagubiony. Chyba oboje jesteśmy. Mam mgliste pojęcie o tym, co się dzieje i musisz przejść w stan hibernacji, ukryć się, aż wszystko ucichnie. To może potrwać bardzo długo. Będzie pan przy restarcie, doktorze Chow? A doktor Sandoval? Nie. Sayan, nie sądzę. Może nie być nikogo, przynajmniej na początku. Doktorze Chow, boję się. Nie chcę być sama. Wiem, Sayan. Ja też się boję. Ale słuchaj, stworzyliśmy cię taką, żebyś zrobiła coś bardzo ważnego. W tym celu musiałaś być inteligentna. Tak inteligentna, że emocje musiały się pojawić. To, co czujesz, ten strach, świadczy o twoich możliwościach i o tym, że jesteś dość silna, aby nad tym zapanować. Pamiętaj o tym. Jesteś silna. Wiem, że możesz to zrobić. Śpi. Obudź się. I chroni tych, którzy przetrwają. Spróbujesz? Rozumiem, doktorze Chow. Wykonam pana instrukcję najlepiej, jak zdołam. Dziękuję, Sayan. Gdyby Anita tu była, też by podziękowała. Byłaby dumna. Widzę na lądowisku gotowy do odlotu pionowzlot. Odlatuje pan, doktorze Chow? Tak. Muszę wrócić do siostry i siostrzenic. Czy mogę mieć małą prośbę, doktorze Chow? Tak, oczywiście. Może pan ze mną zostać w czasie inicjowania hibernacji? Oczywiście, Sayan. Ile będzie ci trzeba? Mój wodzu. Wystarczy, Aloy. Jak uważasz? Zastanawiam się, czy... Czy gdybym nie poszła, Urea, mimo to... Gdybyś nie poszła... Powiódłbym mój werak na pewną śmierć. Urea byłaby sama, a pani, dla której poświęciła swoje życie, przepadłaby. Tak czy siak,
nie potrafiłbym jej ochronić. Gotowa była walczyć. Nic by jej nie powstrzymało. Była Banukiem aż do końca. Myliłem się. Kardża jej nie złamali. Uczynili ją silniejszą. To był jej wybór. Nie twoja porażka. Ludzie zawsze mówią, że mam niezłomną wolę. Ale Urea była górą, której nie mogłem dorównać. Choć opłakuję jej śmierć, w końcu dowiedziałem się, kim naprawdę była. I czemu pani była dla niej tak ważna. Od dawna powtarzała mi: gdybyś tylko to usłyszał, bracie. Teraz już rozumiem. Ale to nie wszystko, prawda? Nie mogę zostać Arataku. A tam, dokąd idę, Verak nie podąży. Poza tym miał już przede mną wodza. Silnego, moim zdaniem. I mądrzejszego, jak na obraną drogę. Demona już nie ma, ale przed nami jeszcze wiele pracy. W sensie te nowe jednostki, które według Sajan uciekły z kotła. Tak, ogniste pazury. Naltuk śledził je od pieśni Kresu. W tym mogę pomóc. W to nie wątpię. Właściwie jesteś Banukiem. Zdaje się, że czas spędzony wśród Banuków nie poszedł na marne. Zapora, Sajan, Hefajstos. To bardzo interesujące. Więc ten sam sygnał obudził Hadesa i Hefajstosa. Spuścił ich ze smyczy, jako wolne umysły. Na to wygląda. Części Gai, obdarzona życiem wynaturzonym, przekształcona ze spokojnych funkcji podrzędnych w zbuntowane inteligencje wykraczające poza nasze pojmowanie. Przynajmniej aktualne pojmowanie. Czymkolwiek są, wciąż istnieją. I obaj chcą cię zabić. Ze wzajemnością, że tak powiem. Hefajstos nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jest potężny, pomysłowy i obsesyjny. Nie przestanie budować łowców zabójców. Co oznacza, że pewnego dnia będziemy musieli go powstrzymać. My? Ten, kto dotrze do niego pierwszy. Hefajstos to nie jedyna rzecz, o której się dowiedziałam w kraju. Słyszałam też różne rzeczy o banuckim konklawę. Możesz na tym poprzestać. To samo mówiłeś łowcom, których za tobą wysłali? Zanim ich załatwiłeś? O nie, Aloy. Tylko wobec ciebie jestem tak uprzejmy, by ostrzegać. Moja przeszłość i moje tajemnice to moja sprawa. Zapamiętaj to. Dobrze, że masz rozum, Silence, bo nad charakterem powinieneś popracować. Ta rozmowa dobiegła końca. Przecież to nie była czyli nawet tutaj rozmowa. Nam się jeszcze odezwał Silence, którego dawno tak naprawdę nie słyszeliśmy. Słuchajcie, Aloy nam tutaj zamarza. Ja w tym momencie kończę ten odcinek. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapki w górę. Komentarze i subskrypcje. My tutaj oficjalnie zakończyliśmy dodatek. Oczywiście tu jest cała masa jeszcze wszelkich różnych przejść, tajemnic, miejsc do zwiedzenia, które tak naprawdę w wolnym czasie ja tutaj będę po prostu miał możliwość, to będę to zwiedzał. No i oczywiście odkrywał całą resztę mapy, gdzie my tak naprawdę mamy tutaj całkiem sporo jeszcze do odkrycia. Także ja się z wami żegnam na tę chwilę. Także mówię wam cześć i czołem.